Witam wszystkich, panie i panowie, tu z tej strony. Słuchajcie mnie, moje robaczki, to już jest na 99,9% koniec. Dobra, żeby nie zanudzać, to ja już przechodzę do sedna. Słuchajcie, to co robię teraz ze stawem, zabierają nam od poniedziałku, dzisiaj mamy piąteczek. I będzie to robiła inna ekipa, chłopaki co jeżdżą w systemie 2x2, czyli 2 tygodnie tutaj robią, 2 tygodnie w Polsce, przejmują te dostawy, co ja od dłuższego czasu robię i co najlepsze, nikt mnie nie poinformował, a mój fleet manager powiedział, że on nic o tym nie wie, jeszcze tam tydzień temu jak się pytałem co z pędlami naszymi, nie, wszystko będzie okej, tak. A dupa, bo dzwoniłem do chłopaka do Polski, akurat teraz jest 2 tygodnie w Polsce i mówi, że od przyszłego tygodnia ich kierownik chce, żebyśmy to przyjęli. I faktycznie wchodzę na plenik, patrzę, gdzie jest zaplanowany na poniedziałek, patrzę, solówka. Wiecie, co za tym idzie? To za tym idzie, że taki ha jak Batorego Komin, jak oni mnie w poniedziałek zobaczą w robocie. Jutro jeszcze mam, w sobotę mam właśnie tą Ikeę solową. Planowana była, no to im pójdę. Porozwożę to po klientach, ale ostatni raz. I się żegnamy. Ale jak to załatwię, to nie mogę zdradzić. Muszę zrobić tak, żeby nie było dyscyplinarki. Gdyż będzie mi później to potrzebne do nowej firmy, wiecie o co chodzi. Technicznie muszę sprawę załatwić. Jak to załatwię, to wam nie mogę powiedzieć. W bądź razie w poniedziałek do roboty no nie przyjdę im, no. Sorry, ale home delivery to nie dla mnie noszenie 1000 kilo po klientach jeszcze na piętro, powiedzmy. Także no, dobrze, że dzisiaj się zgadałem z kumplem, który to bierze, zdradził mi sekret i tak to wygląda, ale nie martwcie się, tunuś już jest w trakcie załatwiania innej roboty, gdzieś tam ostatnio nadpomknąłem, że prawdopodobnie tak będzie, no i na 99,9 tak będzie. Także ostatni odcineczek teraz kręcę z mojego starcioka z Kaniasaki. No i kończymy tą imprezę. Nie martwcie się, ten okres czasu, bo tak myślę sobie zrobić miesiąc przerwy, dychnąć sobie między jedną firmą a drugą firmą, wiecie co jest 5. Także mam jeszcze zaległych chyba 6-7 filmów, czy 8 nawet do zrobienia, tak że będę miał czas, to będę jeszcze zaległe materiały sprzed 2 miesięcy wrzucał, nim się zacznie jeździć u nowego pana. Ja pierdzielę, no musiało do tego dojść, no ale mówię, miało być, że będę cały czas sobie tu jeździł i tak jest, że sprzedali to innym chłopakom naszym, a ja mam wrócić na solówki, czyli co najwyżej mogą mnie pocałować w policzek. Ich kurwa niedoczekanie, że tuna wróci zapierdzielać grabiami, nie po to robił CE, ADR-y do cystern HDS-y, żeby teraz paczki przerzucać z dostawą do domu, laminaty po 800 kilo, po 1000 kilo, czyli panele podłogowe i tak dalej. No mówię wam, przyszedł czas na dezercję, także no, ostatnie chwile, cisnę z ostatnią naczepą, do bazy mam 19 km, będę na 25,58 plus rozładuneczek z pół godzinki plus jedź tym busem, jedź misiu, bo tuna będzie tu skręcał. Raz, czysto. Dobra. Na czym ja skończyłem?
A rozładuneczek z pół godzinki, to będzie w pół do 11. Odstawienie fury na drugą bazę z 15 minut. No to koło 11 skończę. A jestem zaplanowany na 8 rano jutro, solówką. Nie, no. Jak oni to liczą? Ja mówiłem, że późno skończę, to jak ja mam? 11 muszę wykręcić, bo już 3 dziewiątki poszły, także nie mogę mnie jak 11. No, czyli będzie gdzieś godzinka 10, jak będę mógł zacząć, zobaczymy. Ja pierdzielę, no mistrzowie są, mistrzowie, nie? W tych biurach tam siedzą. Także, no! Ale dobrze, dobrze, musiało do tego dojść. Że to nastąpiło, no i dobrze jest, kurwa. Ja nie płaczę, wręcz się cieszę, tylko mówię, technicznie muszę sprawę na dniach teraz załatwić. Pewien manewr zrobię, taki, żeby po prostu było dobrze, żeby poszło za porozumieniem stron, a nie porzucenie roboty. Ale mówię, na to mam jeden patent, nie mogę wam na razie zdradzić. Oj, taka sytuacja, ale widzicie, no kurczę, ten kumpel, który ze mną tutaj jeździ, wiatrak, co mówiłem, że jest na wypowiedzeniu, złożył wypowiedzenie, miesiąc czasu musi odbębnić. I jego poinformowali, że tam coś się święci, bo się zapytali, co chce później robić. Czyli ten wiedział, że nie będzie już tego, co jest teraz, nie? To, co robimy, dlatego jebną papierami. No, a ze mną się nikt nie liczył i nawet się nie spytali, co będę chciał robić, tylko na pewniaka. Dup! W poniedziałek na solówę. No to się, kurwa, zdziwią. Tylko tyle powiem, że się, kurwa, zdziwią. Oj, panie i panowie, życzcie mi powodzenia, szczęścia i w ogóle wszystkiego, kurwa, najlepszego w nowym roku i, kurwa, wesołego alleluja. I, kurwa, nie wiem, co tam jeszcze można mi życzyć. No, żeby pykło, pyknie na pewno. Już dzisiaj z kumplem rozmawiałem, w tygodniu będzie interweniował w mojej sprawie w tamtej firmie, do której chcę iść. I tyle, nie? O, raczej będzie dobrze, a tutaj widzicie, no nie, ja się nie piszę na to, żeby zapierdzielać grabiami tony po ludziach wnosić, bo ktoś sobie, kurwa, 8 szaf zamówił z Ikei i trzeba mu to wdupić na strych. No, także skończyło się, tu na jutro pokażę ząbki. No, także tak wygląda sytuacja, moi mili. Koniec z tą firmą, w której obecnie jeżdżę. No niestety. Tunuś ma wyższe priorytety i nie wyraża chęci na zapierdol grabiami. No, ten materiał, nagrywam w 720. Wiecie czemu taka jakość? Temu, że mam mało już internetu, a na dniach będę brał abonament, bo cały czas mam na kartę i mam tylko 8 giga, a jak kręcę w 4K i wrzucam to jeszcze w ciężarówce, to mi z pakietu zapierdzieli nawet 2 giga. No to wiecie, co jest 5. Oszczędności. Dobra, lecę sobie dalej, panie i panowie, dzieci, dzieciaczki, inne tam robaczki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i co? No, mam zaległych te 8 filmów, także to wam będę wrzucał, a jak zacznę już robić, to się dowiecie. To na pewno się dowiecie. Także miłego wieczoru życzę i widzimy się kolejnym razem. Yo!